No dobrze. Ja nazywam się Piotrek, a za kadrem stoi Przemek. I zapraszam Was na recenzję noża o nazwie Cichy B od Tomka Kołodzieja. Cichy cacy. Cichy B, bo ma blue okładki. Okej. Okay. Okej. Nożyk wygląda tak. W ogóle ciekawa historia, jak ten nożyk się u mnie znalazł. Ponieważ dostałem od Przemysława, naszego szpejowego, prezesa Szpejtechu. Ale śmieszne. Nóż Bartosz. Ty masz Bartosza, tak? Nóż Bartosz, również od Tomka Kołodzieja. I szczerze mówiąc, zakochałem się w tym nożu. No nawet nie tyle co w samym nożyku, co w pracy Tomka, no bo jakość wykonania, zastosowane materiały i ogólny feeling użytkownika był taki, że stwierdziłem, że nożyk od Tomka bardzo chciałbym mieć. I któregoś wieczora napisałem do Tomka maila, no, że spodobał mi się na stronie taki i taki nożyk i ewentualnie ile taki nożyk by kosztował. No takie podchody pod zakup noża. Tomek mi odpisał, cena mnie trochę wtedy zabiła, bo nie byłem przygotowany na taki wydatek, bo z tego co pamiętam, za ten model Tomek w stali L-Max, czyli w takiej jak ja mam, z kydeksową pochewką napisał mi bodajże 650 zł albo 600 zł. No i wtedy akurat nie byłem przygotowany na taki zakup, więc temat trochę odpuściłem, więc powiedziałem, że to najwyżej się do niego odezwę i w przyszłości może coś zrobimy. Nie minął czas dłuższy. Raczej krótszy. No może ze 2 miesiące minęły. Pisze do mnie Tomek, wysyła zdjęcia właśnie tego nożyka, że jakoś go świerzbiło i ten nożyk zrobił. Jak chcę, to mogę sobie ten nożyk zakupić. Trochę się musieliśmy potargować i trochę pogadaliśmy, ale Tomek jest mega fajnym facetem. Naprawdę kontakt z nim był bardzo fajny. No i ten nożyk koniec końców do mnie trafił. I mogę z szczerym sercem powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych noży. Zaraz Wam powiem dlaczego. Z technikaliów. Po pierwsze materiały. Stal, to jest full tank oczywiście. L-Max. Hartowany na 59-60 HRC. L-Max. Tomek nie hartuje tego L-Maxu. Nie za bardzo chcę powiedzieć, gdzie hartuje. Ale on jest jeszcze dodatkowo wymrażany. I naprawdę chyba jedna z lepszych stali, z jaką miałem do czynienia. Trzeba powiedzieć, że to nie jest taki sam L-Max, jak jest na przykład w nożach Zetki. Tak. Bo on się inaczej zachowuje. Inaczej. Naprawdę jest. No tak, jest inny niż L-Max w jakichś tam produkcyjniakach. Długość głowni sama to jest chyba 9,6 cm, ale jeszcze to sobie sprawdzimy. No. Zaraz, momencik. No, 10 cm. Długość rękojeści to 11, czyli cały nożyk ma 21 cm. Szlif pełny płaski, szkiełkowane G10 na okładkach i przykładka z czarnego i z niebieskiego G10. Chciałem specjalnie mieć niebieski, więc mam niebieski. Pin z włókna węglowego. Przelotka na laniardzik, punca Tomka, bardzo ładnie, pochewka, o nożu zaraz będzie więcej, pochewka jest z kydeksu, z teklokiem, dodatkowo nożyk przyszedł z takim, ja akurat mam zamocowaną pochewkę tak, żeby teklok, żeby nosić sobie nożyk poziomo,
Tomek, z tego co wiem, to chyba do wszystkich noży dodaje jeszcze taki extender, takie przedłużenie do pochewki z możliwością przytroczenia pionowo do pasa, wtedy nożyk jest troszkę niżej. I montowane tutaj na otworach, które są w pochwie, mocowanie do krzesiwka. Ale ja tego nie potrzebowałem, to sobie to zdemontowałem, przekręciłem sobie teklok tak, żeby ten nożyk był poziomo. 10 cm maksymalnie to jest dla mnie taki maks, jeżeli chodzi o nóż do lasu. Według moich preferencji. Tak, nie wiem, taki jak... jest najlepszy nożyk obozowy, nie za duży, precyzyjny. Tak, do pracy. Wiadomo, że to nie jest nóż, którym pewnie dałoby radę nim batonować. I skry masz krzesiwko? No. Tutaj był. Ja mam tylko zapalniczkę. Nie jesteś prawdziwym bushcraftowcem? No, mam gdzieś w plecaku, ale... O! Iskry... Krzesze, no. O! No to jest Uber krzesiwko. Uber krzesiwko. No ale też, wiesz, ta krawędź jest ostra, więc musi. Szlif pełny płaski celowo. Chciałem taki szlif, ponieważ no, według mnie ma najlepszą agresję właśnie do takich prac jak przygotowanie jedzenia, podostrzenie sobie jakiejś szpilki, czy przygotowanie czegoś w drewnie, według mnie idealny. Bardzo prosty kształt rękojeści, taki akurat do ręki, bez żadnych udziwnień, jakiś po prostu brzuszek, grubość jest właśnie grubość. Na moje oko 4. Grubość, no ona ma 4, ale grubość rękojeści jeszcze chciałem sprawdzić. Grubość stali 4 cm, a grubość rękojeści niecałe 2 cm. No. Okej. Nożyk. Agresja stali Elmax tomkowej. No wściekły jest. Naprawdę. Kurczę, to jest narzędzie, które chce ciąć, lubi ciąć. Nie ma najmniejszego problemu. I nie tylko drewno. Często gdzieś podczas jakichś wyjazdów, bo zabieram go ze sobą na urlopy, gdzieś tam na wyjazdy takie rodzinne. Bardzo często służę jako kuchenniak i naprawdę jako kuchenniak dobrze się sprawdza. Moja druga połówka bardzo lubi nim pracować i w kuchni nim działać. Co jeszcze można o nim powiedzieć takiego ciekawego? Jakość wykonania. I to jest rzecz, którą u Tomka ja chyba najbardziej cenię. Nie wiem jak ty. No, Tomek robi noże tak, że kurde, opada szczęka. To mówił Przemek w swojej recenzji i ja to powtórzę jeszcze raz przy recenzji tego noża od Tomka. Może nie jest to nóż, który ma dużo wodotrysku, bo jak widzicie jest dosyć prosty. Tutaj jest, nie ma jakichś takich elementów stylistycznych, które by spojrzeć na nie i powiedzieć wow, jaki w ogóle wypasiony nóż. Jest bardzo prosty, ale wykonanie, słuchajcie, spasowanie elementów, dopasowanie rękojeści do tanga, wykończenie samej głowni, wyprowadzenie szlifu. No tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. To jest nóż w mojej ocenie wykonany perfekcyjnie. I to jest coś, co powinno być według mnie standardem. Naprawdę. Nóż nie jest najtańszy, no bo Tomek za swoje noże tak z reguły mówi, że od 500 prawie do 800 zł z tego co patrzyłem. Ale naprawdę warto, jeżeli chcemy mieć narzędzie, które nas nie zawiedzie, będzie dobrze wykonane i będzie z dobrej stali, myślę, że warto zainwestować. Bo kto dotknie raz tego noża, to naprawdę widzi jakość. Z wad, jeżeli chodzi o samo narzędzie, nie potrafię się do czegoś przyczepić. Może delikatnie, o jakiś, a tego na pewno nie będziecie widzieć na tej kamerze, troszkę szlif z jednej strony jest wyprowadzony głębiej, ale to jest, no naprawdę trzeba się bardzo wpatrywać, to no, nawet ciężko zakwalifikować to jako wadę.
Ten L-Max ostrzy się ładnie na prętach diamentowych. Nawet Tomek wysłał mi taki kieszonkowy pręcik diamentowy, co było miłą niespodzianką. Ostatnio ostrzyłem go na turnboxie od Lańskiego i Petarda. Szybko się go ostrzy. Pochewka. Pochewka jest z Kydexu, jak wspomniałem. I tu jest jedyny zarzut do Tomka, który wiem, że będzie poprawiony, że troszkę to spasowanie jest za luźne. Nie zdarzyło się, żeby ten nóż mi wypadł. Chociaż... No, ale troszkę lata i no po prostu mógłby ten kydeks być lepiej zaciśnięty na nożu. Wtedy na pewno, jakby go nawet tutaj mocniej przygrzać, to już by tak nie latał. I pewnie lepiej by się trzymał. Więc to jest jedyna moja uwaga. A tak poza tym wszystko jest tu ładnie zeszlifowane. Nie ma ostrych krawędzi. Naprawdę praca Tomka. Szapoba. Jest jeszcze otworek. Nie przeszkadza ci ta zwężająca się ku końcowi rękojeść? Nie. Wiesz co? Nie. Mi ona dobrze leży. Na tyle, co nim do moich preferencji... Ty lubisz też tego rójka, on też ma taką zwężającą, tak, zwężającą się rękojeść. No, dla mnie taki prosty kształt, bez jakichś podfrezowań, podcięć pod pozostałe palce, po prostu brzuszek i delikatne wgłębienie przy jelcu na palec wskazujący, no to jest coś, co najlepiej mi się sprawdza. No, ale mi też na przykład Pukko odpowiada, tak? Totalnie prosta rękojeść i akurat mi się takimi nożami dobrze pracuje. To jest też kwestia ergonomii dłoni, tak? No to każdy użytkownik ma własne preferencje, więc tutaj tak to wygląda. Więc śmiało mogę powiedzieć, że to jest nożyk, jeżeli chodzi o takie noże obozowo-leśne, pomocniki, w top 3 moich noży. Jak wychodzę, gdzieś się wybieramy z chłopakami do lasu, to naprawdę mam dużą zagwozdkę, który z noży zabrać. Pozostałe dwa. Nesmuk, no to Nesmuka widzieliście, jeszcze jest Pukko od Olka Katy, ale to pewnie w innym filmie wam pokażę. Tomka polecamy, no już mówiliśmy to wielokrotnie, że polecamy. Tak, bardzo sympatyczny gość, bardzo solidny maker. Tak. Trzymamy za niego kciuki, bo to jest jeden z niewielu moim zdaniem makerów, który nie stracił kontaktu z rzeczywistością. Tak, którego armata nie oderwała od rzeczywistości. Armata, tak. Sprawdźcie sobie, damy link do... Jeszcze go pokażę, żeby nie było, że nie pokazuję. Ja zrobię przebitki jeszcze, wiesz co, kamerą, później będę wklejał film. Link do fanpage'a Tomka i do strony znajdziecie w opisie pod filmem. Zerknijcie, jak to wygląda, bo naprawdę kupę ciekawych projektów ma. Ma swój styl, ewidentnie. To też jest wartość według mnie. No i jeżeli jesteście zainteresowani, na pewno kontakt z Tomkiem was nie zawiedzie. Pod opisem znajdziecie też linki do fanpage'a, do grupy, do Instagrama, do bloga, do kapsla, gdzie są też nasze koszulki. Tak, kapsla. Jakby ktoś chciał. Szybka prezentacja noża. Jeżeli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę i zapraszamy na kolejne nasze super produkcje. Dzięki. Albo dobra, mamy sumierkę. Masz tu sumiereczkę, proszę bardzo. Ja się usuwam. Zostajesz na Tomkę koło dzieja? Co? Nie zostajesz na Tomkę koło dzieja. Nie no, zostaję. Będę persona non grata za tego, z kadru. Za kadru. Będziesz jak wolny erektron. Wolny erektron.